Turgot, czyli absolutnie fenomenalny ekonomista. Osoba, nad którą zachwycał się i Schumpeter, i Rothbard. Schumpeter mówi o jego geniuszu, wręcz można powiedzieć, że uważa go za supergwiazdę, po prostu superstar. Z kolei Rothbard też zachwyca się jego brilliance, dlatego że dostrzega w nim mnóstwo elementów, które pojawiały się za jakiś czas w szkole austriackiej. Schumpeter mówi wręcz wprost, że dlaczego można go uważać za supergwiazdę Turgota? Dlatego, że Turgot produkował strasznie mało, ale cokolwiek wyprodukował, cokolwiek napisał, jest warte uwagi. I współcześni ekonomiści, czytając na przykład Turgota i jemu współczesnych, naprawdę będą się łapać za głowę, jak wiele rozumiał i jak wiele ogarniał Turgot. Jak bardzo wyprzedzał o całe pokolenia to, co się działo w ekonomii za jego czasów. Można powiedzieć w ogóle, że Turgot jest takim prototypem akademika ekonomisty. Dlatego, że ekonomiści, czy ludzie, którzy się zajmowali ekonomią, bo jak wiemy, ta definicja tego, kto jest ekonomistą, a kto nie w tamtych czasach, jest trochę śliska. Natomiast ludzie, którzy się zajmowali gospodarką i ekonomią generalnie, to byli najczęściej albo jacyś biznesmeni, albo jacyś politykierzy. No i na przykład Cantillon to był biznesmen. Taka osoba, która prowadziła jakąś tam działalność gospodarczą, zarabiała pieniądze, nawet prawdopodobnie oszukiwała swoich klientów. I zaczęła się zastanawiać generalnie nad naturą zjawisk gospodarczych, patrząc na swoje doświadczenie biznesowe. Oczywiście w fenomenalny sposób też. Z kolei z drugiej strony mieliśmy merkantylistów, którzy byli totalnymi politykierami i którzy się skupiali na opisywaniu głównie ekonomicznych aspektów pod kątem tego, komu, za kim zalobbować i jakie rozwiązania wprowadzić, które będą sprzyjać określonym grupom interesu. Potem mieliśmy fizjokratów, którzy też generalnie się politykowaniem zajmowali i zbudowali przecież cały model, który tak naprawdę opierał się na pewnym apologetyzmie, na pewnym rozgrzeszaniu stosunków własnościowych i na twierdzeniu, że ta główna wartość powstaje po stronie ziemi i ta ziemia generuje tak naprawdę nadwyżki. Natomiast Turgot się pojawia w podobnym czasie i on nie pochodzi ani z, nie ma backgroundu ani jednego, ani drugiego. Turgot w pewnym sensie jest takim właśnie prototypem akademika teoretyka, który się zastanawia, bo chce poznać naturę rzeczy. Zastanawia się, co wynika z czego, jakie są fundamentalne zależności dyktujące, przesądzające o tym, jaki mamy ukształtowany ład gospodarczy, a jaki nie. Nie ma więc ani jak gdyby takiego, nie dzieli się jakimiś doświadczeniami biznesowymi, nie wynika z tego, że zarabia pieniądze na tym, ani nie jest też politykiem, który zarabia pieniądze na tym, który próbuje wprowadzać, naciskać na konkretne jakieś określone rozwiązania prawne. Mamy więc takiego pierwszego prawdziwego teoretyka, ekonomistę bez dwóch zdań. To, co jest krzywdzące dla Turgot, to że w niektórych miejscach jest łączony, że jest łączony z fizjokratyzmem, to ok, ale że jest uważany nawet nieraz za fizjokratę. A trudno popełnić poważniejszy błąd. Jak się czyta fizjokratów, jak się czyta Kenę, to jednak Kenę jest mocno oddalony. Pewne narzędzia analityczne znajdziemy dzisiaj, które są stosowane w ekonomii u niego. Natomiast jeśli chodzi o treść, to jest zdecydowanie oddalony od tego, jak rzeczywiście funkcjonuje gospodarka i jak rozumiemy dzisiaj funkcjonowanie gospodarki. Natomiast jak otworzymy Turgot, coś zupełnie innego. Dlaczego zatem łączy się go z fizjokratami? W sumie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Turgot również miał poglądy laissez-faireistyczne. Więc ponieważ to ta łatka laissez-faire jest przypięta do fizjokratów, no to skoro pojawiał się Turgot i też posługiwał się tym terminem, operował laissez-faireyzmem, no to najwyraźniej ma w sobie coś z fizjokraty. To jeden aspekt. A drugi aspekt, pojawiają się u niego rozważania ziemskie i rzeczywiście jest coś wspólnego z tym, co twierdzili fizjokraci u niego o tym, że ta pierwotna nadwyżka gdzieś tam jest, czy tam ta wartość w systemie jakoś jest przypięta do ziemi. Nie do końca się od tej ziemskiej teorii wartości potrafił Turgot wyrwać,
W związku z tym jest jakoś tam kojarzony z fizjokratyzmem, więc tak naprawdę od strony czysto teoretycznej jest kojarzony z fizjokratyzmem najsłabszym elementem tego fizjokratycznego systemu i zdecydowanie najsłabszym elementem tego, co się działo u samego Turgot. Teraz, dlaczego on jest uważany za takiego geniusza przez tych naszych dwóch historyków myśli ekonomicznej? A więc po pierwsze, u Turgot pojawia się prawo malejących przychodów. Prawo malejących przychodów, które tak naprawdę na trwałe i na dobre zawitało w takiej bardziej analitycznej formie akceptowanej dopiero na koniec XIX wieku. Turgot zatem wyprzedza nam o praktycznie zdecydowanie więcej, o kilka pokoleń wyprzedza nam tak naprawdę ekonomistów, bo zwraca uwagę na to prawo malejących przychodów i dobrze je rozumie. Prawo malejących przychodów, przypomnijmy, chodzi o to, że w miarę jak zwiększamy ceteris paribus, czyli przy wszystkich innych czynnikach niezmienionych, w miarę jak zwiększamy nakłady jednego czynnika produkcji, to przyrosty produkcji z tytułu zatrudniania dodatkowych jednostek tego czynnika produkcji są coraz to mniejsze, osiągają w pewnym momencie nasycenie, nawet mogą, produkcja nawet może spadać, jeśli przesadzimy z dokładaniem tego czynnika produkcji, o ile nie dokładamy wszystkich innych, czyli jeżeli jest ten sprawdzony element, jest ten spełnione to założenie ceteris paribus. To jest jeden z absolutnie podstawowych teorematów w ogóle o rzeczywistości wkoło nas, który jest bardzo ważny dla budowy teorii ekonomii, który jest fundamentalny też dla teorii wyceny, szczególnie teorii wyceny marginalistycznej, mówiącej o tym dodawaniu poszczególnych jednostek czynnika produkcji w miarę systematycznie przy zwiększaniu tejże produkcji. I Turgot jest osobą, która jak gdyby w sposób naturalny porusza się po tym prawie malejących przychodów. Następnie Turgot miał bardzo dobre rozumienie teorii pieniężnej, to znaczy rozumiał ilościową teorię pieniądza i rozumiał ją na pewnych poziomach lepiej od Cantillona, szczególnie w tym takim wymiarze adaptacyjnym. Rozumiał, że ilościowa teoria pieniądza działa tak, że w stanach równowagi, jak popatrzymy na przykład na podwojenie podaży pieniądza, jak będziemy mieli dwa razy więcej podaży pieniądza, to po prostu wszystkie ceny będą dwa razy wyższe, tak? Nie chodzi oczywiście o to, że proces będzie gładki i sprawny, natomiast chodzi o samo zrozumienie, że wartość pieniądza jest zawsze stricte powiązana z jej siłą nabywczą i jak mówimy o ilości pieniądza, to ona jest przypięta do siły nabywczej i tu uwaga, właśnie ważny element zrozumienia, bo ilościowo teorię pieniądza rozumiało bardzo wielu teoretyków wtedy, ale u Turgot szczególnie pojawia się dobre rozumienie ilościowej teorii pieniądza w kontekście stopy procentowej, bo Turgot zwraca uwagę właśnie zdecydowanie na to, co też doskonale zwracał, na co doskonale zwraca uwagę Adam Smith później, mianowicie na fakt, że długookresowo zwiększanie ilości pieniądza tak naprawdę nie jest w stanie obniżyć realnej stopy procentowej. Dlatego, że jeżeli wszystkie ceny się adaptują do zmieniającej podaży pieniądza, to adaptują się i przyszłe ceny, i dzisiejsze ceny. W związku z tym to dyskonto, które wiąże się ze stopą procentową, ono będzie takie samo. To znaczy realnie, długookresowo nie będziemy w stanie obniżać. Tak? Stopa procentowa, innymi słowy, nie jest zjawiskiem czysto pieniężnym, moglibyśmy powiedzieć. I Turgot to też doskonale rozumiał. Kolejna rzecz, na którą myślę warto zwrócić uwagę, choć w samym kontekście jak gdyby tylko zatrzymania się na obserwacji nie jest aż tak kluczowa, no Turgot rozumiał, że handel nie jest grą o sumie zerowej. Czyli, że na handlu zyskują dwie strony. To jest oczywiście rzecz, którą rozumiało wielu teoretyków, nawet Karl Marx to rozumiał, bo przecież w Kapitale napisał, że jeśli popatrzymy na wartości użytkowe, to jak osoby się wymieniają, to dwie strony zyskują, bo jedna oddaje wartość użytkową, na której nie korzysta, albo na której korzysta mniej, za wartość użytkową, na której korzysta bardziej i odwrotnie w drugim przypadku. Natomiast oczywiście Marx i też wcześniej przed nim szkoła klasyczna z tego faktu nie budowały całej teorii. Dopiero tak naprawdę Bastiat był tym, który konstruował cały traktat w oparciu o to różnicowanie wartości. Znaczy dopiero, no Bastiat oczywiście był szybciej, ale Bastiat był właśnie takim wyjątkiem i w sumie w pewnym sensie po linii od Turgot
zastosował to narzędzie teorii wymiany i nierówności w wymianie do tego, żeby konstruować coś więcej niż tylko taki jeden akcent, taką jedną obserwację. Dla Turgot natomiast ta nierówność w wymianie, no ona się pojawia. Oczywiście Turgot nie napisał tak naprawdę traktatu, tylko esej warty uwagi, ale to, co jest istotne, że przewinęła się u niego ta nierówność w wymianie, która na przykład nie była dostatecznie przyjęta przez Seja, który z jakiegoś powodu chciał mówić o ekwiwalentach w wymianie, będąc pod zbyt dużym wpływem szkoły klasycznej. No i teraz przechodzimy do absolutnie najważniejszej rzeczy, która przesądziła o tym, że Turgot uważa się za geniusza. To jest jego teoria kapitału, teoria kapitalizacji. To znaczy, po pierwsze, Turgot przedstawia teorię procentu, która mocno przypomina teorię, jest wręcz, można powiedzieć, w zalążkach teorii o preferencji czasowej, mówiącą o tym, że nadwyżka w wartości między dobrami dzisiejszymi a przyszłymi bierze się z tego, że ludzie mają jakąś tam preferencję czasową. I to już w ogóle go natychmiast odcina od fizjokratów, którzy przecież mają obsesję do szukania permanentnej nadwyżki czystego dochodu tylko w ziemi, podczas gdy Turgot widzi różnice na tak zwanym rynku czasowym. Więc to jest jedna już rzecz. Przy teorii kapitalizacji, oprócz tego rozpoznania nadwyżki wartości, mamy rozpoznanie powszechności procentu. Znowu rzecz, która nie była oczywista dla wielu, która gdyby była oczywista dla wielu, to skończyłoby się protestowanie przeciwko lichwie i przeciwko temu, żeby procent był dodatni. Turgot zauważa, że procent istnieje nie tylko na rynku funduszy pożyczkowych, czyli nie tylko jak ktoś pożycza pieniądze od kogoś, to się ustala, kształtuje oprocentowanie, ale to oprocentowanie jest wszędzie praktycznie, tak? Ono jest powszechną zasadą. Ono się pojawia, jak się sprzedaje zboże i nie otrzymuje zapłaty dzisiaj, tylko się otrzymuje za jakiś czas, to pojawia się nadwyżka. Jak ktoś chce rozmienić pieniądze 100 jednostek na 50, 2 pięćdziesiątki i odracza na przykład zapłatę, to przecież będzie narzucony na to procent. Innymi słowy, rynek czasowy jest powszechny i on istnieje wszędzie i rządzi tak naprawdę wszystkimi procesami gospodarowania. To jest też rzecz, która szczególnie się Rothbardowi podobała, bo przecież w tym jego traktacie istnienie ceny czasowej za wymianę dóbr przyszłych i dzisiejszych staje się takim kluczowym elementem w jego teorii wyceny. W konsekwencji mamy też element wartości pieniądza w czasie, per se ogólnie rzecz biorąc, i teorię kapitalizacji, czyli jak mamy na przykład wartości czynników produkcji wkładane w wytwarzanie produkcji, no to one generują jakieś zwiększone przychody i dzisiejsza wartość tych czynników produkcji to nie są te przyszłe przychody, tylko przyszłe przychody tak naprawdę zdyskontowane o tąże stopę procentową, o wynikającą z preferencji czasowej. No i rzecz, która się jak gdyby nieodłącznie wiąże z tym, jakby nie patrzeć, nowatorskim podejściem do kapitalizacji u Turgot, to jest podkreślenie roli oszczędności i inwestycji. No bo jeżeli ta stopa procentowa jest powszechna i ona jakoś kieruje procesami gospodarczymi, no to też zależy od czegoś, no zależy oczywiście od decyzji o oszczędzaniu i to wpływa bezpośrednio na rynek inwestycyjny. Turgot zdawał sobie doskonale z tego sprawę i to po raz kolejny też odcina go od fizjokratów i uświadamia nas, że fizjokratom jest naprawdę daleko do Turgot, poza tymi właśnie dwoma szczegółami, o których mówiłem. Ta rola oszczędności inwestycji też jest taka bardziej klasyczna u Turgot, taka zgodna z podejściem szkoły klasycznej, bo u Kené czegoś takiego nie mieliśmy. To znaczy u Kené jest to skupienie na tej wartości ziemi, na tej nadwyżce, czystym produkcie w przypadku sektora ziemskiego. No i do tego u Kené raczej, tak jak zwraca uwagę Schumpeter, raczej jest takie protokeynesistowskie podejście do kwestii oszczędności. To znaczy, jak mamy schemat obiegu okrężnego, czyli te tablice ekonomiczne, to tam w sumie kluczowa jest analiza przepływów. I są przepływy z jednego miejsca do drugiego. I w sumie, jeżeli ktoś przepnie przepływ i doprowadzi do tego, że dochodzi do jakiejś akumulacji oszczędności albo akumulacji nadwyżki w innym miejscu, to może rodzić negatywne konsekwencje ekonomiczne. Natomiast u Turgot czegoś takiego nie ma, bo Turgot sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że oszczędności na rynku czasowym, tam gdzie mamy preferencję czasową i stopę procentową, oszczędności są tym mechanizmem finansującym inwestycje, pozwalającym na to, żeby rozszerzać produkcję i generalnie pogłębiać jej efekty, pozytywne efekty. Też to jest taki element, który sprawił, że Turgot
Był tak naprawdę krytykiem lichwy, tak, takich rozwiązań, które mają obniżać sztucznie stopę procentową, bo to działa jak kontrola cenowa. Znowu, zdając sobie sprawę z tego, że mechanizm cenowy funkcjonuje również na rynku czasowym powszechnie dostępnym, to zdawał sobie sprawę z tego, że kontrole cenowe tutaj raczej nie będą działać albo będą powodować konsekwencje przeciwne do zamierzonych, chyba że ktoś chce jakieś rynki konkretne zniszczyć, tak jak na przykład chciał Adam Smith. Adam Smith popierał lichwę w niektórych aspektach, bo chciał zniszczyć rynek ze swoim protestanckim podejściem, chciał zniszczyć rynek pożyczek konsumpcyjnych. Natomiast jeżeli to nie jest celem, jeżeli ktoś myśli o rozwoju rynków, to Turgo zdawał sobie właśnie sprawę z tego, że w tym aspekcie przeszkadzanie raczej nie pomoże. Widzimy więc, że Turgo rzeczywiście był ekonomistą, który wyprzedzał kilka pokoleń rozumienie swoich kolegów i współtowarzyszy życia.